dojdziemy do tego spotkania i do każdego innego. Nie pojedziemy tam po prostu dograć konferencji, tylko z chęcią wygrania tego meczu tyle, ile powinniśmy, bo takie sytuacje już nieraz się zdarzały w piłce. I z chęcią awansu do następnej rundy. Z jednej strony pewnie niedosyt, a z drugiej strony może ten remis był sprawiedliwy. Jak oceniasz ten mecz? Uważam, że dla nas lekki niedosyt, ponieważ mieliśmy też sytuację, żeby zakończyć ten mecz, strzelić bramkę na 3-1. Nie udało się to i Lechia uśmiechnął się do Legii i strzeliła bramkę na wyrównanie. Co było dla nas dosyć bolesne. Mimo wszystko jest punkt, ale cały czas walczycie o to trzecie miejsce w tabeli. Niby czwarte miejsce dla Puchary, ale pewnie kusi trzecia lokata, bo ja już nawet o wicemistrzostwie nie mówię. Dokładnie, no chcemy na koniec sezonu mieć jak najwyższe miejsce w tabeli. Wiem, że mamy teraz bodajże jeden punkt więcej niż Pogoń, która jest na czwartym miejscu. Ale no, musimy skupiać się ciągle na lidze konferencji, ale też na ekstraklasie, bo tak jak tam wspomniał, no, chcemy być jak najwyżej w tabeli. Filip, czułeś to, że skoro tak wami rotuje teraz trener Van den Brom, tobą i Afonso Sousą, skoro ty zagrałeś w czwartek, to dzisiaj raczej pewnie się spodziewałeś gry Afonso Sousy i wejścia z ławki. Ale trzeba też przyznać, że akurat jego wkład w mecz dziś był solidny. Dokładnie. No, ta rotacja tutaj u nas jest moim zdaniem bardzo ważna, ponieważ trochę tych meczów już zagraliśmy. Trener też potrzebuje świeżości. Myślę, że nikt z nas nie ma z tym problemu. I jeśli trzeba usiąść na ławce i pomóc zespołowi w drugiej połowie, no to jak najbardziej jestem za tym i trzeba to zrobić. No. Alfonso dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz. Bardzo z tego powodu się cieszę. Strzelił dwie bramki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych meczach. A to szykujesz się może na czwartek teraz? Tego nie wiem jeszcze, bo nie było ani składu. Nie wiem, naprawdę. No dobra, a teraz wracając do tej rywalizacji pucharowej, bo tak musicie cały czas to myślenie przełączać. Czwartek, niedziela. No wynik pierwszego meczu wysoki. A co będzie waszą motywacją w meczu we Florencji? Uważam, że to jeszcze nie jest nic straconego, moim zdaniem. Że każdy mecz jest inny. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Na pewno podejdziemy do tego spotkania jak do każdego innego. Nie pojedziemy tam po prostu dograć ligi konferencji, tylko z chęcią wygrania tego meczu tyle, ile powinniśmy, bo takie sytuacje już nieraz się zdarzały w piłce. I z chęcią awansu do następnej rundy. Jeszcze dopytam, co musi się stać, żeby ten awans stał się realny? To trzeba tak stłamsić rywala, żeby szybko stracił gola, zaczął panikować i później nastrzelać więcej, czy może jakoś bardziej ze spokojem podejść? Na pewno musimy strzelić 4 bramki, więc to jest, tylko jak? To jest drugi cel. Na pewno przygotujemy się do tego meczu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mało mogę powiedzieć, bo to dopiero będzie, ale i jeszcze też dopiero co znaleźliśmy tutaj z Murawy, więc będziemy mieli teraz 3-4 dni na przygotowanie się do tego meczu. Pewnie będziemy musieli ruszyć, bo nie mamy nic do stracenia, tylko do zyskania i bardzo wierzę w to, że nam się to uda. Filip, ja dopytam, czy czujesz w nogach, że jest inaczej niż w poprzednim sezonie, czy jeszcze w poprzednim, że no jest już 13 kwietnia, jest już połowa kwietnia, a ty wciąż jesteś w europejskich pucharach, wciąż grasz systemem czwartek, niedziela. No tak, no dzisiaj to był nasz bodajże 49 mecz w tym sezonie, ale nikt nie narzeka na to, że gramy co 3 dni. Jak widać, po nas da się tak grać. Da się tak funkcjonować. Na pewno jesteśmy też nauczeni niektórymi sytuacjami z poprzednich sezonów, jak ktoś musi się grać co 3 dni. I myślę, że udaje nam się to. I na pewno głównym powodem tego jest ta rotacja, o której wspomniałem wcześniej, że
niektórzy zawodnicy mogą jakby trochę odpocząć, wejść z ławki, następnie znowu zagrać od początku i dają tę pełną świeżość. Nie mówię, że jest jakąś mega łatwo z tym, ale dajemy radę. A tu cię pan zapytał z radia o tą przyszłość od Mets Fiorentiną. Ty powiedziałeś, że trzeba jeszcze zagrać mecz Ligi Konferencji Europy i taki uśmiech się wkradł u ciebie. Czy ty w takim razie traktujesz ten sezon, niezależnie jak on się skończy w lidze, jako on taki najlepszy na razie w swojej karierze? No bo ta Liga Konferencji ciebie, ale także twoich kolegów nakręciła naprawdę, no cała Polska was mówiła przez chwilę, nie? Nawet dłuższą chwilę. Jeszcze traktuję najlepszy w mojej przygodzie z piłką. Szczerze mówiąc nie wiem, ale uśmiech się pojawił dlatego, że my się nie poddaliśmy jeszcze tak naprawdę i cały czas wierzymy w to, że możemy przejść dalej, przynajmniej ja wierzę i zrobimy wszystko, żeby awansować. Zresztą nie wiem. Filip, przepraszam, w przywodzie Michał Skóra się mocno brakuje wam przed nim Bartka Salaha. Cały czas jesteście w szoku, że dostał te zawieszenie od UEFA. No, Bartek to bardzo mocna persona w naszej szatni i na pewno zawsze będzie go brakowało. Jeszcze tym bardziej, że z takich powodów, no ale musimy pogodzić się z tym i funkcjonować aktualnie bez Bartka. Mamy też bardzo dobrych środkowych obrońców, którzy mogą go zastąpić. Więc no, taka sytuacja jest a nie inna, ale nie musimy sobie z tym poradzić. Mocno was wspiera na dystans, że tak powiem? Jesteście w kontakcie? Tak, jesteśmy cały czas w kontakcie. Daję znać co u niego, jak się sprawy mają. My też bardzo mu kibicujemy i wierzymy, że jak najszybciej wróci do nas, do drużyny na boisko. Wiadomo, co właśnie w jego sprawie. Mówił wam, kiedy będzie to badanie próbki B? Aktualnie. Nic nie wiem, a jakbym wiedział, to raczej bym nie mógł zdradzać. Wiem, ale nie powiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję.